Możecie otworzyć swoje pudełka i sprawdzić, co jest w środku. Uczestnicy odpowiadają na pytania. Jedna osoba jest kłamczuchem i ma przed sobą wszystkie odpowiedzi. Odpowiedź najwyżej punktowana została udzielona przez ankietowanych najmniej razy. Po każdej rundzie uczestnicy głosują, kto ich zdaniem jest kłamczuchem. Osoba z co najmniej 3 głosami odpada z programu. A teraz pierwsze pytanie. Dokąd ludzie chodzą, bo wierzą, że przynosi im to korzyść? Do kościoła. Prawidłowa odpowiedź? 1250 punktów. Tak jak nas. Z mafie by przystało, środeczek. Wygrana zależy od przydziału punktowego, w którym znajduje się ostatni gracz. Do 5000 punktów 100 zł. Od 5000 do 10000 punktów 200 zł. Od 10000 do 15000 punktów 300 zł. Dokąd chodzą tam, gdzie przynosi mi korzyść? No do pracy jakby jest dla mnie logiczne. Ej, najgorzej jest być ostatnim. No, ja chciałam powiedzieć ja do pracy. Też chciałam do pracy. No to pierwsze co przychodzi pewnie będzie tak. W sumie. A praca, przez to, że najczęściej wybierana, to 10 punktów. Pamiętajcie, że im więcej punktów zdobędziecie, tym więcej pieniędzy na końcu jedno z was wygra. Dokąd ludzie chodzą, jak że myślą, że jest A to tak się spojrzałeś tam przed okiem. Nie, właśnie patrzę, żeby taką wybrać, która nie będzie najwięcej punktowana. Do szkoły. Korzyści? Kurde, do... no tak, tak na naukę zyskuje. No oczywiście, to tak, tak. 500 punktów. No, fajnie, tak spokojnie wybrałem. Fajnie tak jak kończył rano. Kurde, praca była, szkoła była, uczelnia. Była szkoła, ale uczelni już nie ma, chyba na studiu. Tego po prostu. Bez korzyści. Bez korzyści. Bez korzyści. Ja nie mam pojęcia. Kurde, to będzie głupia odpowiedź, ale nie mam nic innego do banku. Trochę dziwna odpowiedź. Jak jest, to jesteś kłamczuchem. Tak. Ale nie ma. To jesteś takim mądrym kłamczuchem. Została nam ostatnia w tej rundzie. Jedyne, co przychodzi mi do głowy, to jest na randkę. I to też jest lipna odpowiedź. Nie ma. Ale lipnie nam poszło. Siłownia 750. Lotto 1000. Lotto faktycznie. Kasyno 1500, kosmetyczka 2000, 2,5, wróżka. Ej, w życiu bym nie powiedział. Ja też. Dobre. Ej, jeżeli ktoś by powiedział wróżka, to bym była pyba. Typowy kłamczuch. Ej, szczerze nie spadłabym na to. W takim razie teraz zapraszam was do dyskusji. Ej, dobra, ja mam pytanie, bo ktoś z waszej czwórki, tylko nie pamiętam kto, na początku gry zapytał coś z punktacją. Maja. Ale że co? Że ja zapytałam... na jakim zlocie, na jakim miejscu jest to. Tak, tak. Punktów i chciałam mieć, na którym to jest okej. Zobaczyłam, że mam tam napisane. A dla mnie to jest podejrzane. No. Tak, tylko chciałem to sprostować. Tak. Jest to podejrzane dla mnie również. To jest takie małe techniczny fuck-up? Ja myślę, że ktoś tam do poprawy, albo mi chyba głęboki. Nie, w sensie, no, nie. Wydaje mi się, że najciężej jest stwierdzić. No najciężej. Pamiętajmy też, że teraz też kłamczuk mógł specjalnie odpowiedzieć, żeby zdjąć z siebie podejrzenia, nie? Tak. Przemotek, jest mi bardzo przykro, że chcesz na mnie zagłosować. Ja na przykład na ciebie teraz nie zagłosuję? Bo ci na razie ufam. Na ciebie zagłosował. No to głosuj, stary. Dobra, to po prostu przyjdźmy do głosowania. Pamiętajcie, że jeżeli nie będzie 3 głosów na daną konkretną osobę, kłamczuk decyduje o tym, kto odpada w tej rundzie. Zapiszcie osobę, na którą głosujecie. Nie można podglądać, Przemek. 3, 4, kochani. Yes. Serio? To Maja solidnie wydupca. Czyli? Wiecie co? Nie byłam kłamczukiem. Nie ma szans. Nie ja dałam na ciebie, dlatego że właśnie Olek mnie tak nakierował. Ale tak naprawdę byłam kłamczukiem. Serio? Tak. Serio? Co? Od razu wyeliminowaliśmy pierwszy raz! Ale tak, Maja, skąd wzięliście to, Maja? No Olek tak powiedział. No bo ja miałem przeczucie, no bo Maja jako jedyna... zapytała o coś, co każdy inny miał na kartkach. Czyli w pierwszej rundzie od razu kłamczuk został wyeliminowany, więc musimy wybrać kolejnego. I losujemy na nowo. Zaczynamy drugą rundę. Możecie sprawdzić. Co to było? Jastrząb leciał. Specjalnie tak zrobił, żeby nas zmylić, że nie było nic. Macie już wszystko przed sobą, a właściwie to jedna osoba. A pytanie, które teraz pierwsza odpowie Kinga, brzmi: jaki jest najczęstszy przejaw kryzysu w wieku średniego? Ula, la, 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 la. Zdrada na przykład jakby partnera. Robi głupstwa, 1500. To jest mega duże głupstwo. Mocno naciągnięte. Nie, ja mówię, to jest głupstwo. Jest to głupstwo. Tak, nic. W sumie mogliśmy zacząć od najstarszego najpierw. Ale będzie teraz najstarszy. Najbliżej ma do tego kryzysu w wieku średniego. Najbliżej ma. Słuchaj, kupno samochodu. Bardzo dobra odpowiedź. I dość częsta, bo za 500 punktów. O, no. A jaka była konkretna? Kupuję sportowe auto. O, no. Nice. Ja pierwsza rzecz, o której pomyślałem, to jest imprezowanie po prostu. O, no. Chodzi na imprezę. 1200 punktów. Ja bym powiedziała, że jakaś zmiana w wyglądzie. Farbuję włosy. 750. Mi się osobiście wydaje, że przejaw kryzysu średniego. Kryzys średniego co? Dużo gada. Ty wiesz, czym jest kryzys wieku średniego? Wiem, tylko kończy. Ale faktycznie już tak dużo odpowiedzi padło, że jakby ciężko. No, ciężko. Ja ciężko. Dużo podróżuję. O, mocno. Kłamczuk, 2,5 tysiąca na pewno. Otóż zero.
Co? Co? To jest fajna odpowiedź, ale nie ma czegoś powiedzieć. Ankietowani tak zdecydowali, a ja też zdecydowałem się pomylić bardzo mocno. Dlatego, że nie zauważyłem na samym początku. Szuka dużo mocniej partnerki za 250. Także robi głupstwa po prostu, było więcej punktowane, troszeczkę więcej zgarnęłaś, bo teczko mi się źle spojrzało. To jest totalnie okej, okay, każdy. Totalnie okej. Okay. 1000. Ma zmienne nastroje. A to takie dla każdego kryzysu, a nie tylko kryzysu wieku średniego. Później były imprezy, głupstwa. Korzystanie z siłowni. Za 2500, czyli najdroższa odpowiedź. Zaczynam nosić modne ciuchy. Czemu zmieniłeś styl już czy nie? No właśnie nie. Auto zmienił. Dalej jak dziad, dalej jak dziad. A masz zamiar kiedyś zmienić swój styl? Tak, tak. Tak? No, no jaki? No. Nie wiem jeszcze jaki, ale to jeszcze kryzys przede mną. I tym sposobem zaczynamy dyskusję o tym, kto tym razem. Ej, mega ciężko w tej rundzie. Mega ciężko. To jestem ja na pewno. 200%. Może się nie wywalić, nie obrażę. Ja myślę, że nie jesteś. Z jednej strony Przemek tak mówił, że oj, tam reagował, ale to pewnie pod, jakby takie podkręcanie brzękowe było. Podkręcanie brzękowe. Ogólnie Kinga albo Olek. Ja na przykład bym nie pomyślała w ogóle o nowym samochodzie, ale ankietowani pomyśleli, więc to mnie trochę odrzucało. Nie, no to jest typowe kabriolet, wiesz, no chłopca se jedzie. No. Żeby podrywać młodsze partnerki. Oczywiście, że tak, tylko robi włosy. Ej, mój tato ma zielone włosy. I ma zielone ubrania. Ej, bo to sam go zmieniłem. A co ja zrobiłem? Przepraszam, mamo. Przechodzimy do głosowania. Ja nie mam pojęcia. No nie wiem, to jest czysty strzał. Ja na przykład znam kończuch. Osobiście? Tak. Poznasz wszystkich. Oczywiście. W takim razie pokażcie proszę, na kogo dajcie swój głos. Czyli w tym momencie kłamczuk. Wszyscy zamykamy oczy. Nikt nie został przegłosowany większą ilością głosów. W takim razie budzi się kłamczuk i wskazuje osobę, która zostanie wyeliminowana. O kurczę. La 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 la. O Kinga. Raczej wyrzucimy Kinga. Lepa. Wszyscy gadają, Olek jest cicho, nie? Chciałem gadać, jak gadacie. Ale właśnie kłamczuk mógłby gadać specjalnie, żeby zmyć z siebie podejrzenie. Oczywiście, że tak. Na przykład Michał zawsze tak robi, jak się denerwuje. Dlatego to robię, tak. Kłamczuk już zadecydował. Niestety jedno z was... Nie. Opuści tę grę. Nie patrz na mnie. Niestety muszę, bo idę obok ciebie. Przemek Pro mówił tak. Mówiłem, że Kingę wywalamy. Dziękujemy Kinia bardzo, zapraszamy tutaj na trybuny, bo później będziesz miała decydujący też również głos w finale. I przechodzimy do kolejnej rundy. Tutaj panowie zostali w odosobnieniu. Tra la la la, jakieś tajemnice. No wyrzuciłeś za osobę. No i ja! Kłamczuk pokazał jedną osobę. Czyli pewnie było tak, że kłamczuk stamtąd pokazał palcem jakoś tu, mnie. Na przykład na mnie. Na mnie. Ale ty nie możesz być, ani ja. Bo tak. Ktoś musiał głosować stamtąd. No tak. Ale przecież tak. Ale to jest pewne. Pokazywało się na palcach numer, a nie pokazywało się palcem. A teraz to co, nie liczyć nie umie? Nie na pewno numeru. Pokazał tego. Pokazał numer kłamczuk. Dominik liczyć nie umie, czy co? Dominik nie umie liczyć, to jest też okej. Okay. Po prostu jakby wszystko jest okej. Okay. Ja jestem w szoku, bo studiuję. A ja? Liczyć. Dlatego odpowiedzi uczelnia nie było w pierwszym pytaniu. A trzecie brzmi tak. Zaczynajmy teraz od Przemka. Czego zwykle nie jedzą Polacy, ale mieszkańcy innych krajów owszem? Damy sobie odpowiedź. Ślimaczek. Nie, ja to chciałem powiedzieć. Fajnie. 500 punktów na twoje konto. Tak, na spokojnie. Małą łyżką często. Idąc tokiem naszych wszystkich odcinków, co jest często u nas karą, ale wszyscy mówią, że to jest gdzieś przysmak, jakby nie wierzę w to, to będzie po prostu jakieś takie zgniłe jajo. To takie, co mamy jako stuletnie jajo się nazywa. Ta odpowiedź ma 2500 punktów. No, dobra. To by powiedział zgniłe jajo, jakby one. No mamy tu jako karę na co drugim odcinku. One, przesadziłeś teraz, myślałeś, że tak nazwy tupkasz. Nie dziś. Pola. No to ja pójdę tokiem myślenia Przema i powiem żaby. 1000 punktów masz za to. I Michu, twoja ostatnia odpowiedź. Owoce morza. Ośmiornica. 2000. Co? Ej, ja się zastanawiałam jeszcze nad psem, jest tam taka odpowiedź. Pola, bój się, bo mam jako się. Najniższa z tych. Larwy 750. O właśnie, przecież wy w dupce też te. Tak, tak. Kopie 1250. Co? Nigdy o tym nie słyszałam. Gdzie się je kopie? Węże 1500. W tym momencie musicie przejść do dyskusji i wyeliminować. Znaczy, ja w ogóle nie dyskutuję, bo ja już wiem kogo. Ja też wiem, ja też od razu to w ogóle nie ma. Znaczy, ja już piszę teraz. Ja z bólem serca będę głosować. Nawet się nie będę bronił w takim razie. Ale kurde, Olek jest inteligentny, no. On jakby pokazał, że nie. W przeciągu ostatnich 3 miesięcy minimum 3 razy widziałem zgniłe jajo na naszym odcinku ekipowym i to była pierwsza rzecz, o której pomyślałem, a zaraz ty powiedziałeś, że żremy cały czas larwy na odcinkach. Larwy. Na tym samym odcinku jedliśmy też larwy oprócz gniłego jaja. Nawet nie miałem jak się obronić, bo nikt nie chciał ze mną rozmawiać. Więc... Nie, ty nie chciałeś powiedzieć. Ja chciałem rozmawiać, tylko wszyscy powiedzieliście, że już wiecie, głosujecie i
nie chcieliście gadać. Nie, ja mogę zmienić swój głos. Co? Właśnie, bo już to jest. Ale to czy mam z tobą gadać? No, w sensie przekonaj mnie, żebym zagłosował na pole. Dosłownie 3 tygodnie temu nagrywaliśmy odcinek, na którym Dominik dał mi i Michałowi wermulce zgniłe jajo i w tym samym momencie obrzucał nas larwami. Tak, ale wiesz, o co mi chodzi? Czemu nie nagadujesz na pole, że to ona jest? No bo ja nie wiem, czy to jest pola, bo to ty dostajesz drugą najwyżej punktowaną odpowiedź, a nie pola. Ale to jakby ktoś musi być z was, jak okazało się, że Dominik źle zrobił. Ale podobno liczył. No to jak liczył, to lipo, to jakby liczyć nie umiał. No więc jakby teraz mi się obrywa, jakby za błędy Dominika, a dobra, nie ważne. No. W takim razie pokażcie swoje głosy. I rzeczywiście odpada Oleg. A czy Oleg był kłamczuchem? Byłem. Ha, ha, ha. Dobra, jest. I teraz Oleg, jak chce mieć jedną rzecz. Pokazałeś 4. Tak, pokazałeś od Michała, że mamy liczyć 4. Raz, dwa, trzy. I byłeś ty! Ty jesteś nie, no to jak miałem się ale... wydupczyć. Nie. To pokazałem ci 4 i zamiast mnie wydupczyłeś Kingę? No bo z drugiej strony policzyłem, bo stwierdziłem, że przecież siebie byś nie wydupczył. A ja bym tak zrobił. Nie chciałeś wydupczyć! Otwórzcie pudełka i kto tym razem? Czemu tak brzydko zrobiłeś? No, bo jest sam na środku. Michu, masz 3250 punktów. Solidnie. Na razie jest bardzo samego dobrze. Przemek, masz 1500 punktów. Lepo! Pola niewiele więcej, 1750. W takim razie musicie zacząć trafiać trochę więcej. Będziecie mieć teraz po 2 odpowiedzi tej rundy. A, okej. Okay. Coś nowego. Jak daje się gościom do zrozumienia, że się zasiedzieli? Pola. Nie wiem, ja zawsze jak kogoś zapraszam, już nie chcesz, by siedział, to mówię, Jezus, ale mi się chce spać. Zaczynasz ziewać. 750 punktów. Michu! Idziesz do łazienki i przez dłuższy czas nie wychodzisz. Nie odczytam tak tego. Czyli idziesz do łazienki. Idę do łazienki i zostaję bardzo długo. Zero. Czemu? Patrzę się na zegarek tak. O, to też jest fajne. O, to jest dobre, no. Podświadomie, no. Ankietowani nie myślą chyba o tej świadomości dużo, bo przecież nie ma takiej odpowiedzi. Pola, ponownie. Ja bym powiedziała, że po prostu przestaje się gadać. 1250 punktów na swoje konto. O, cholera. Dwa razy już dobrze trafiłam. A ja mam problem, żeby wymyślić coś. Wydaje mi się, że... Ja bym chciał kogoś wyprosić, to po prostu bym to powiedział. Mówią im wprost. 250 punktów, no. To jest takie logiczne, nie? A jak coś takiego, że mówię, że mam plan na jutro, że muszę dużo zrobić jutro, coś takiego, wiesz. Ale że sporo roboty, trzeba iść spać. Ale takie odpowiedzi również nie. A pozostałe odpowiedzi. Zaczynasz sprzątać, 500. Nie proponujesz kolejnego napoju, 1000. Pytasz, czy są senni, twoi goście, 1500. A to już nie chce spać, wydupcy. Idziesz do sypialni, 2000. Wyłączasz muzykę, 2,5 koła. Najbardziej. Serio? I w tym momencie dalej nie reperowaliście swoich wyników za mocno. Poza polą, no ale jedną osobę musicie wyrzucić. Ja myślę, że tutaj dialog również jest niepotrzebny. Chyba każdy wie, kogo wydupcamy. Ja bym powiedziała, że Michało. Naprawdę? Tak, ze względu na to, a, że ma full. Więc nie musiał wcale... Aha, że chcecie jakby... Że miał najwięcej, więc nie musiał teraz zdobyć dużo jakby punktów, więc na pierwszą odpowiedź dał taką, żeby nie zdobyć żadnych, żeby zmyć z siebie podejrzenia, a potem w następnej rundzie odpowiedział za małą ilość punktów, żeby te podejrzenia jeszcze bardziej zmyć. Tym tokiem myślenia waszym powinniśmy wyrzucić Przemka, bo on zarobił w tej rundzie 0 kasy. Właśnie nie, jeżeli byłby kłamczuchem, to chciałby zarobić nawet najmniejszą ilość moim zdaniem. W takim razie przejdźmy do głosowania. No pola! Uczestnicy zagłosowali. No i Pola musi opuścić program, bo większość głosów niestety. I prawidłowo. Nie byłam kłamczuchem. O! No to jakby zrobiło się bardzo ciekawe. No to tak? Pięknie. No i mamy finał, do którego przechodzą chłopaki. A w finale publiczność decyduje, który z chłopaków kłamie. Nasza droga widownia, publika, może się przywitać. Ja myślę ogólnie, że ja już wiem. Ja też wiem. I to po jednej rzeczy, ale nie będę teraz sugerować, powiem jak skończycie odpowiadać na pytania. Jeśli publiczność odgadnie kłamczucha, kłamczuch przegrywa. Natomiast jeśli głosy pójdą na osobę, która mówi prawdę, wygrywa kłamczuch. Ale będziecie mieć w finale 3 pytania, także możecie porządnie zarobić. Co można mieć w głowie? Michał. Czekaj, ja to tylko tu przeczytam dobrze. W głowie można mieć takie coś jak myśli. I to kudłata jak twoje włosy. 1250. Kudłate myśli. W głowie siano można mieć też. Można mieć w głowie siano, ale siana nie ma tutaj w odpowiedziach. W takim razie... Co? Na razie zero, będziecie mówi się po jednej szansie. Mówi się, że głupi. Co można mieć w głowie? Wodę. Wodę z mózgu coś ci robi. Zero. Nie skumałem nawet jak ja się nie zgadzam. On ma tam wydrukowane, zobacz, może się nie wydrukowało. Mama. Ja mam i jakby tutaj jest solidnie 2500 za wodę. No to słuchaj, ja myślę, że można osobę mieć w głowie. No ale ankietowani nie mają. Po raz kolejny nie mają osoby w głowie. No ale co można mieć? Pustkę, 250. A, czyli nic. Głupoty. No to jakby ja to mam często. Olej.
albo mętu. Za 2000 fiubździu. I za 2500 myślałem, że podciągnąć pod tę wodę, bo szum, ale to chyba była przeginie. Nie było odpowiedź mózg? Nie, no mózg nie. Przemo, co robią ludzie, żeby poprawić swój wygląd, ale nie zawsze im to wychodzi? Jezu! Jest dobry. Robię cała lista rzeczy. No to proszę, mam tu 8. Podstawową rzeczą to są usta, bo często jakieś są migracje, inne wariactwa, za duże, za małe. Usta na pewno będą. Przechodzą do operacji plastycznej. 1000. O! Mężczyźni, że idą do fryzjera i później mają zrąbaną fryzurę. Ale bardziej bym powiedział, że tatuaż jakiś robią. To tatuażysty. O, to posty na przykład. Ale on tego nie robi, żeby poprawić swój wygląd. Faktycznie, on tego nie robi, żeby tak, on nie robi, żeby poprawić. Żeby zarobić na kontent. A ty w tym momencie zarabiasz 1500 punktów. Nie. Bardzo dobrze, jak tak mam szuka, bardzo dobrze mi się. Przemek. Ja myślę, że losowy też zmienił styl. 2000 punktów. Ha! Nadrobił do mnie, no. No dawaj, teraz przeczytaj coś punktowanego, żeby go wyprzedzić. To jest dobry pomysł, dlatego swoje to. Tak wygląda kłamczuk. Ja czekam. Kolczyk sobie robiłem. 0 punktów. Tak, Nika, let's see it here. Zaczynałem ćwiczyć. 250. Drugie, odchudzają się. Farbują włosy, jest kolejną odpowiedzią. 1250. Zapuszczają zaraz. No. I za 2,5 koła chodzą na solarium. Oni już napisali, stary. Ej, czemu wy już napisaliście wszyscy, że to ja? Jakby my jesteśmy już pewni, ale jakby ta runda nas zmyli. Mam jeszcze ewentualnie drugą stronę kartki. Ciekawe pytania, sam koniec. Dawaj. Jaka powinna być prawdziwa miłość? Moim zdaniem równa. To znaczy? Żeby obydwoje się bardziej... no sprawiedliwa. No, no czysta. 750. A ja myślę, że szczera. Szczerość. Serii nie ma jak coś. No szczery nie ma. To ja ci pomogę. Daj powiedz następnym razem cierpliwa. A ty mówisz co? Ja mówię na przykład romantyczny. 250. Powiedz cierpliwa. Cierpliwa. 2,5. Nie, już nie mam po co grać. Zakończmy tą farsę. To już nie ma sensu. To już nie ma sensu. Publiczność zagłosowała na Micha. Kłamać umiem. Który nie umie kłamać, a przemógł grywać 200 zł. Dzięki temu ile zdobył punktów. 200 zł na moje konto.